Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj na tapecie temat, który najprawdopodobniej został zasugerowany przez tytuł tego filmu. No tak przynajmniej dobrze, żeby było, tak to powinno wyglądać, że treść materiału odzwierciedla temat. Jakkolwiek u mnie różnie z tym bywa. W związku z tym, jeżeli w tym ciemnym, strasznym lesie za mną nie zeżre mnie w nocy jakiś Yeti, chociaż uczciwie warunki pogodowe są straszne, jest 30 stopni, jest parno, dookoła leje, lało albo będzie lało, więc ja myślę, że dla Yeti taka temperatura mogłaby być za duża i raczej by mnie nie zeżarł. A nawet jeżeli by mnie zeżarł, to miałbym przynajmniej tyle satysfakcji, że spożywając mnie na pewno by się spocił, bo jest mega gorąco. Z drugiej strony mamy coś takiego jak chupacabra, wymysł kultury latynoamerykańskiej i z kolei muta. Tutaj podejrzewam, że muta warunki 30 stopni by nie przeszkadzały i zostałbym spożyty w komfortowych dla niego warunkach. Dobra, nieważne, w każdym razie, jeżeli ten film oglądacie, to znaczy, że nie zeżarła mnie żadna chupacabra ani inna kryptyda. W związku z tym pozwolę sobie przejść do tematu tego filmu. Wreszcie, mianowicie dzisiaj recenzja ultralekkiego śpiwora z Lidla za 69 zł. Pierwotnie ten materiał miał być kręcony stacjonarnie, studyjnie, ponieważ no co, to jest tylko recenzja, bym wyjął ten śpiwór, ten przedmiot i o nim poopowiadał. No warunki tła nie są wymagane, jakkolwiek w piątek po pracy znowu nam się trochę z Moniką grafiki w pracy porozjeżdżały, w związku z tym miałem do wyboru albo powrót do domu i samotne nakręcenie w kuchni materiału o rzeczy używanej w lesie, albo mogłem skorzystać z okazji, wziąć tą rzecz do lasu, do środowiska, w którym naturalnie powinna występować, zresztą tak samo jak i ja, co tutaj dużo mówić, i zrobić ten materiał tutaj właśnie w warunkach leśnych, plus, żeby był dla mnie bonus, w warunkach samotnej noski w lesie w ramach programu Lasów Państwowych za Zanocuj w lesie. Dodatkowym motywem lifestyle'owym jest tutaj to, że jest to nowy dla mnie obszar, ja tutaj w nim nie byłem, jest bardzo charakterystyczny w skali kraju, ponieważ znajduje się w pasie nadmorskim. Udam się tak najbliżej plaży, jak tylko tutaj ten wyznaczony obszar pozwoli, a to będzie naprawdę blisko, patrzył na mapie, będzie tylko wydma, plaża i morze. No a ja za tą wydmą w ścianie lasu, bo ja muszę być w obszarze Lasów Państwowych. W związku z tym tak, jeżeli zdecydowaliście, weszliście na ten materiał, otworzyliście go tylko dlatego, żeby zobaczyć to, o czym jest tytuł tego filmu. Nie, to źle zabrzmiało, jakby Wam czegoś brakowało. Jeżeli głównym powodem wejścia na ten materiał było to, że chcieliście sobie zobaczyć recenzję tego śpiwora, to na już po tym przydługawym wstępie ja już zrobię intro i będę miał ten śpiwór do macania. Zaczynamy recenzję. Jeżeli będziecie chcieli jednak pobiwakować ze mną trochę dłużej, brzmi ryzykownie, jeżeli będziesz chciał pobiwakować trochę dłużej, brzmi niesmacznie, jeżeli będziecie chcieli pobiwakować ze mną troszkę dłużej, to po prostu nie róbcie po recenzji śpiwora nic, ja też nic nie będę robił, znaczy się nie wyłączę nagrywania, tylko pokręcę się, powiem jak ten obszar tutaj nadmorski, nad morzem wygląda, jak się rozciąga i tak dalej. Więc tak, ja idę znaleźć sobie miejsce, gdzie ja się rozłożę i przechodzę od razu do tej recenzji. Więc zapraszam serdecznie do materiału, jeszcze tylko intro i ciach, recenzujemy śpiwór. I już recenzja. Zanim przejdę do porządnego zbasania recenzowanego produktu, to jeszcze muszę się tutaj pochwalić bardzo pozytywną, energetyczną wiadomością, jaką otrzymałem od producenta tego sprzętu. Mianowicie, to są tylko dwa zdania, ale tak pozytywne i energetyczne, że ja wiem, że po prostu już negatywna recenzja tego śpiwora no nie będzie mogła być, bo posłuchajcie tego. Wiadomość od producenta znajduje się w ulotce, która wypadła z tego śpiwora, kiedy go rozpakowywałem. Gratis, Ducher Kopt en Hoch Qualitativ Produkt, Bekannter Dikmet Produkten, Inan du en Wander den Vorforsta Gangen. Sorry, strona mi się rypła.
Gratulujemy! Decydując się na ten produkt, otrzymają Państwo towar wysokiej jakości. No, wysokiej jakości, w pierwszym zdaniu już wiemy, że mamy produkt wysokiej jakości, więc jak tutaj można mieć jakiekolwiek negatywne uwagi przy... I zdanie kończy się wykrzyknikiem, no to już w ogóle jest czat. Należy zapoznać się z produktem przed jego pierwszym użyciem. Więc zapoznajmy się z produktem przed jego pierwszym użyciem. Na tapecie śpiwór Ultra Lekki z Lidla marki Krivit o komforcie plus 13 stopni, wadze 750 gramów. To, kto jest ten tutaj? Ja go tutaj trzymam, żeby pokazywać, jak on nieduże miejsce zajmuje. Wadze 750 gramów plus 13 komfort, tak to wspomniałem. Model, no nazwa dosyć samoopisowa, ponieważ model tego śpiwora to nie żaden OHV313 czy coś takiego, tylko ultra lekki śpiwór Mumia. Czy też po angielsku, żeby brzmiało bardziej pro, Ultra Light Mummy Sleeping Bag. I wiemy teoretycznie z opisu tutaj wszystko. Ten materiał będzie recenzją tego śpiwora, a nie tylko opisem, a różnica będzie taka, że jeżeli miałem kilka materiałów temu, zajmowałem się nożem, o nożach nie wiem nic, dlatego bezpiecznym dupochronem było powiedzenie, że jest to opis. Opiszę, co widzę, bo być może nie będę wiedział, na co patrzę. W tym wypadku mam doświadczenie z klasą tych produktów. Potestować je również miałem okazję, nie tylko tego jednego, więc myślę, że wiem mniej więcej, co mówię. A mówiąc o klasie tej klasie produktu, mam na myśli ultra lekki śpiwór syntetyczny letni. To żebyśmy nie mieli wątpliwości, do czego ja piję. Jednocześnie też chciałbym tutaj powiedzieć, że będę się trzymał z daleka przy wszystkim, co powiem, to nie dlatego, że nie wiem o istnieniu tej rzeczy, ale to nie będę porównywał w żadnym wypadku ze śpiworami puchowymi. Ja cały czas będę się w tym materiale obracał przy porównaniach i wrażeniach ze śpiworów syntetycznych. Puchówka na chwilę obecną dla mnie to jest zupełnie inna kategoria produktu, inna cena, inne właściwości. Dlatego tutaj akurat myślę, że porównywanie, komparatystyka tego typu nie ma większego sensu. Więc tak, więc na czym polega moje doświadczenie z tą klasą śpiworów syntetycznych lekkich? Mianowicie jakiś czas temu na przełomie maja i czerwca miałem okazję sobie skombinować, znaczy tak, ja miałem okazję, sam sobie miałem okazję skombinować. Monika mi przyniosła od siebie z Decathlonu śpiwór ultra lekki syntetyczny, model Trek 500 z komfortem na 15 stopni. Jak go przyniosła, ja sobie zobaczyłem, że on, to może już pora, żeby to dotknąć. Jak sobie zobaczyłem, jakie to jest, jaki tamten był mały, bo to jest ten z Lidla, ale w każdym razie rozmiar identyczny, mniej więcej. Więc jak sobie zobaczyłem, jakie to jest malusieńkie i że wejdzie mi do każdego plecaka, nawet mojego 30-litrowego, no to pomyślałem sobie, że to jest może być coś wartego uwagi. Dlaczego? Ponieważ do tej pory śpiwór zajmował mi cały dół, ten, który używam jako letni. Do tej pory to był taki zwykły, klasyczny śpiwór, najbardziej, no jeżeli myślicie sobie śpiwór, to właśnie wyobrażacie sobie taki zwykły, klasyczny śpiwór. On wchodził, wypełniając tutaj przy zasobniku górskim, jak i w każdym innym dużym plecaku, tą część właśnie na umieszczenie śpiwora. Podczas gdy ten zajmuje raptem 1/3 miejsca całości. Więc miałem okazję wytestować sobie ten śpiwór z Decathlona Trek 500 i on też ważył 750 gramów, miał wyższą temperaturę komfortu, to znaczy wyższą, mniejszą komfort, ponieważ był na plus 15, ten jest plus 13, ale o tym później. I ja sobie od razu pomyślałem, że chciałbym coś zakombinować, żeby będąc w jego posiadaniu, żeby on mógł posłużyć mi troszkę dłużej niż na ten super najcieplejsze nocy, te, które są sugerowane przez temperaturę komfortową. I mnie się te testy udały i ja sobie go wziąłem do testów na przełomie maja i czerwca. Wtedy nocki jeszcze były w okolicach plus 8 stopni i przy tych plus 8 stopniach w tym śpiworze, odpowiednio będąc oczywiście ubranym, udało mi się komfortowo przetrwać nocki i naprawdę było fajnie, a później najfajniej, jak właśnie było trzeba to z powrotem zapakować i to się znowu pakuje w coś tak ultra super małego. Więc mnie się udało rozciągnąć temperaturę podawaną jako temperatura komfortu do plus 15 stopni, było dobrze przy plus 8. To może brzmieć jakoś tak super, super niesamowicie, tylko że temperatura, o czym będzie za chwilę w późniejszej części materiału, temperatury w śpiworach, które są podawane, one są podawane według pewnych kryteriów, więc mówiąc komfort plus 15, to nie do końca musi być komfort plus 15 przykładowo dla mnie, ale o tym dalej nie chcę już teraz za bardzo odpływać. W związku z tym, skąd pomysł na kombinowanie, dlaczego właśnie ten lżejszy śpiwór w ogóle przyszedł mi do głowy? Ponieważ tak,
Ponieważ pomysłem na ten sezon 2021, miałem taką zajawkę, żeby zacząć trochę odchudzać to, co noszę. Ja lubię nosić, nie mam problemu z tym, żeby nosić póki co, póki zdrowie pozwala, to czemu nie? W myśl hasła lepiej nosić niż się prosić. Jakkolwiek no nie chcę nosić rzeczy bezmyślnie, po prostu tak, że w ogóle są bez pomysłu i tylko napchane, bo się dało, bo jeszcze litraż pozwalał. W związku z tym ja zrobiłem sobie taki, miałem pomysł, że poszedłem na ostatnie 4 wypady, miałem listę rzeczy, które ze sobą biorę. I ja po tych wypadach zawsze odhaczałem rzeczy, z których nie skorzystałem. Przy 4 wypadach zrobiła się grupa rzeczy wspólnych, z których nie skorzystałem przez 4 wypady, w związku z tym one wypadły. I one wypadły i z mojego przykładowo zawsze z nawiązką zapakowanego zasobnika piechoty górskiej udało mi się wyrzucić, jak się okazało, 4 kg. I to nie na zasadzie, że wywaliłem 2 cegły po 2 kg. To naprawdę można było zaoszczędzić rzeczy na pierdołach. Łącznie z tym, że zamiast w jakiejś organizerze saszetce nosić rzeczy, można to przełożyć do woreczka strugunowego i tak po 200-300 gram można to trochę zrobić bardziej lekkie. Jakkolwiek to nie będzie też o tym materiał, bo to jest cały czas recenzja śpiwora. W każdym razie moje sokole oko w związku z tym również zostało skierowane na śpiwór. Na śpiwór, który ja do tej pory używałem jako lekki, no i od razu mi się urodziła w głowie motyla noga, jakiś ty kurde wielki jesteś. I faktycznie, no to jest zwykły, tak jak mówiłem, klasyczny śpiwór. Jak myślicie śpiwór, to myślicie właśnie o takim śpiworze. No w każdym razie on zajmuje tutaj całość tej komory i jest syntetyczny, waga 1,7 kg. Kolega ostatnio się zdziwił, że naprawdę mam ciężki śpiwór, ale nie, ja byłem w Decathlonie sobie popatrzeć, więc takie klasyczne śpiwory w granicach plus 5, plus 10 stopni, to waga 1,2 kg do 1,7 kg to jest standard. Po prostu te śpiwory syntetyczne tak ważą, tak wyglądają. No i teraz tak. I na chwilę obecną u mnie, przy mojej przygodzie tutaj z leśnym bytowaniem, szlakami i tak dalej, to na chwilę obecną, no to wydaje mi się, że przy odchudzaniu różnych rzeczy, no słowem kluczem jest koszt. Chcę korzystać póki co, ponieważ nigdy nie lubię przeinwestowywać, tylko no na początku naprawdę zużyć rzeczy do samego końca, żebym wiedział, że z niej skorzystałem, do momentu, w którym poczuję, że potrzeba mi coś więcej, więc korzystam z rzeczy, które mam jak najbardziej. I jest granica przy takim odchudzaniu się, jest granica, ta granica przy odchudzaniu się na pewno, no jest to koszt. Jest pewien limit, gdzie rzeczy ileś tam ważą, jeżeli chcemy brać lżejsze i skończą nam się patenty, no to już wtedy zostaje wydawanie kasy na rzeczy typu ultralight. Więc tak, ja biorę pod uwagę w kompletowaniu swojego ekwipunku koszt. Chcę wykorzystywać rzeczy, które mam, które jeszcze działają, bo to nie o to przecież chodzi, żeby po 2 wyjściach już kupować coś następnego innego. W związku z tym sens tego materiału to rozbija się o koszt. Dlatego tak, oczywiście, gdybym miał taką fantazję i jakieś tam nieskończone fundusze i nie myślał po prostu o pieniądzach, no to oczywiście mogę wziąć koszyk. Jakbym nie myślał o pieniądzach, to bym wziął wózek. To bym wziął wózek i powrzucał tam wszystkie rzeczy z nazwą, z określeniem ultralight w nazwie. No i tematu nie ma i nie ma też pomysłu, nie ma też powodu, żeby ten odcinek kręcić. Jednak, póki ja właśnie wykorzystuję sobie rzeczy, które mam i patrzę, co można w ramach logiki odchudzić, to lubię się kręcić wokół rozwiązań budżetowych, wokół rozwiązań jeszcze niedrogich. I teraz tak, z dwóch powodów. Nie dlatego, że zupełnie mnie nie stać i nie mogę sobie na to pozwolić. Z drugiej strony zawsze mam z tyłu głowy, żeby nie przeinwestować. Znaczy się określam, do czego mi rzecz jest potrzebna i w jaki sposób ja z niej korzystam. Ja na chwilę obecną uprawiam no, turystykę rekreacyjną, szlakową, pieszą, nizinną, niekwalifikowaną, niegórską, niewyczynową. W związku z tym kupowanie rzeczy, za które zapłacę parametry, z których nie będę korzystał, wydaje mi się po prostu właśnie przeinwestowaniem. Więc uczę się, całe życie się uczę, w wypadku tutaj tego otoczenia też się uczę. Fajnie być cały czas, takie mieć poczucie, że się nie za dużo umie się początkującym, to przyspiesza prawdopodobnie proces uczenia. W związku z tym póki co jestem za ewolucją, podobnie jak Karol Darwin był za ewolucją, czyli powolutku, a nie za rewolucją, więc to mnie z Karolem Darwinem łączy. To znaczy łączyło mnie, gdyby żył.
W każdym razie, jak wspomniałem, ten kwestią jest koszt. I tak, ja się obracam wokół rzeczy budżetowych, a to oznacza, że rzecz budżetowa zawsze wiąże się z kompromisem pomiędzy ceną, a pomiędzy jakością. Tak samo jak pomiędzy ceną i parametrami. W związku z tym, jeżeli idzie o śpiwór, no to rzecz jest prosta. Im śpiwór ma większy zakres temperatur, aby no, jeżeli im niżej nam pozwala z temperaturą zejść, śpiwór syntetyczny, powtarzam, mówimy tylko o śpiworach syntetycznych, puchowych nie dotykam. Nie mam doświadczenia, to jest raz i jak wspomniałem, inna kategoria produktu, jeżeli mówimy o rozwiązaniach budżetowych. Jeżeli idzie o śpiwory, no to tak, im jest chłodniej i chcemy mieć większy komfort termiczny, tym ten śpiwór będzie po prostu większy i będzie cięższy. Mój zimowy, no teraz mam trzy śpiwory tak naprawdę, łącznie z tym. No i gdyby ten materiał był kręcony w kuchni, w warunkach studyjnych, tak jak chciałem, no to bym miał powiedział tak, tu jest mój snook pack. Mój snook pack, śpiwór zimowy, on waży 2,5 kg i jest taką bryłą, że on nie zmieści mi się tutaj do miejsca na śpiwór w moim zasobniku piechoty górskiej. On musi być wkładany do komory głównej normalnie. Drugi mam śpiwór z komfortem, tam chyba jest na plus 7 stopni. Nie waży 2,5 kg, on waży 1,7 kg, no ale to jest dalej 2 kg praktycznie wagi. I mało tego, nie tak często w miesiącach letnich są takie temperatury, żeby ten jego temperatura komfortu, a temperatura limitu jest jeszcze troszkę niższa, żeby one były wykorzystywane. No i tak, nie chcąc wydawać pieniędzy, no to powiem, że zawsze mogę taki śpiwór po prostu sobie rozpiąć i będzie dalej komfortowo. Tylko, że taki śpiwór rozpięty czy zapięty, on dalej waży 1,7 kg i trzeba go dźwigać. Dlatego też no, byłem w takiej lekkiej kropce. Monika przyniosła tego Trek 100, no tylko właśnie problem tam był taki, że on kosztuje 150 zł. Ja wiem, już nie chcę zbyt januszować, że to są duże pieniądze czy coś takiego, tylko ja bym kupił sobie trzeci śpiwór po to, żeby mieć. Więc tak mówię, no 150 zł, tamten letni no jeszcze działa, póki mogę, jestem zdrowy, mogę nosić, no to będę nosił. Aż do momentu, jak w Lidlu rzucili w Lidlu te śpiwory marki Krivit. Parametry bardzo zbliżone, temperatura komfortu Treka 100 to było, czy Trek 500, przepraszam, Trek 500 to była plus 15 stopni, ten ma plus 13 stopni. Poza tym rozmiary identyczne, waga ta 750 gramów, jeżeli się pomyliłem, to na pewno o 10 albo 20 gramów, nie więcej. Więc drogą zakupu zostałem właścicielem takiego śpiwora i Ja już w nim spałem, więc ja mogę powiedzieć recenzję, że spełnia warunki. I teraz tak, przejdźmy wtedy do jego opisu. Ta recenzja, od razu mówię, ona będzie pozytywna. Ja tutaj w śpiworze za 69 zł nie widzę jakichś rzeczy, które by go dyskwalifikowały. Nie kupujemy naprawdę czegoś, co wygląda jak śpiwór, żeby wyciągnąć od nas te chociaż kilkadziesiąt złotych i dać na miastkę, że mamy coś śpiworo podobnego. Nie, ja już mam w nim kilka nosek spędzonych, dlatego właśnie jestem pozytywnie zaskoczony i postanowiłem właśnie go tutaj zrecenzować. Więc co dostajemy? Tutaj, żeby zachować dyscyplinę materiału, jestem przygotowany jak zawsze. Waga, punkt pierwszy, waga. Więc jak wspomniałem wcześniej, 2,5 kg zimowy, 1,5 do 1,7 kg ten, który mam jako letni. Ten waży 750 gramów, więc on jest dwa razy lżejszy niż śpiwór taki zwykły, klasyczny, syntetyczny, żeby nie było. Wymiary. I teraz tak, jeżeli idzie o wymiary, ja tutaj jestem akurat dobrze, że jestem przygotowany, to tak, ulotka głosi, że mamy 13,5 cm na 28 cm. I ja tutaj jestem akurat mądrzejszy, jeżeli idzie o śpiwory, że ulotka ulotką. Jak on przyszedł skompresowany fabrycznie, on był jeszcze mniejszy. Jak on był skompresowany fabrycznie, on był jeszcze mniejszy, ponieważ on w środku był jakoś maszynowo zawinięty, on był tak zrolowany, jak my go nigdy nie powinniśmy pakować normalnie użytkując. W każdym razie samo wyjęcie tej fabryczności było mega już zadaniem, było trzeba uważać. Więc wymiary prawdziwe. Miarka w lesie musi być. Wymiary prawdziwe, nauczone tutaj po Sanremu, najpierw ja. Długość 28. I czy to się zgadza z tym, co tutaj jest napisane? Tak, z długość 28, czyli pomimo, że on wygląda nieforemnie, no bo już jest niemaszynowo pakowany, to się zgadza z ulotką. I weźmy sobie tutaj średnicę tego walca. I ona wynosi, no bezpiecznie powiem, że 16-16,5 i to wychodzi względem, no tutaj już, oni mówili, że tutaj będzie
czy będzie ostrość, że tutaj jest 13,5. A w rzeczywistości, jak już człowiek pakuje, wow, prawie mi się z mojej górki, na której się rozkładam, stoczył. Więc jak człowiek właśnie się pakuje, to mówię, to my już tego tak maszynowo nie złożymy. Dalej, jeżeli wymiary mamy omówione, to możemy przejść do 3 lata gwarancji. Teoretycznie no to jest taki trochę głupkowaty punkt, ale wydaje mi się, że nie do końca, ponieważ jest to specyfikacja produktu. I tak jak robiłem kiedyś latarkę czołówki, też z Decathlonu, która do tej pory dobrze świeci. Jak robiłem tą LEDówkę, to miałem porównanie do swojej chińskiej latareczki i chińska latareczka nie miała specyfikacji. Po prostu wiem, że dostałem czołówkę, jak nacisnę, ona świeci. Ale ile, za ile, jak długo starczy, jak wytestuję, będę wiedział, kiedy pewnie mi tego światła w najmniej oczekiwanym momencie zabrakło. Dlatego o co chodzi z tym 3 lata gwarancji? Oni gwarantują, że przez 3 lata prawidłowego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem ten śpiwór będzie te parametry swoje zachowywał. I to jest fajne, bo byśmy kupili jakiegoś Chińczyka za podobne pieniądze, albo pewnie za 3 dychy by się dało, to tak naprawdę byśmy właśnie dostali coś o wyglądzie śpiwora i my nie wiemy zupełnie, co w środku jest, jaki jest parametr jego żywotności. Skoro ten parametr 3 lata jest podany, to znaczy, że producent przynajmniej pomyślał o tym, żeby według jakiejś tam normy to wytestować. I teraz część, moim zdaniem, najciekawsza tego materiału. To znaczy, no, pewnie ciekawsze dla oglądającego będzie to, jak ja to wreszcie wyjmę. A nie robię tego nie dlatego, żeby budować napięcie, tylko jest tutaj pomiędzy opadami jestem i jest wszędzie bardzo, bardzo mokro, więc ja będę musiał w ogóle kadr jakoś zmienić, jak będziemy to wypakowywali, ale to za chwilkę. Część tą najciekawszą dla mnie to będą temperatury. Temperatury w śpiworach to są rzeczy oczywiste dla osób, które się tym zajmują, jakkolwiek nie wszyscy od zawsze się tym zajmują i niektóre rzeczy oczywiste nawet w wieku już poważnie dojrzałym i zaawansowanym dla kogoś mogą być odkryciem. Więc dla pełni materiału ja to powiem. Mamy podane temperatury, tak zwane. Temperatura komfortu, temperatura limitu i temperatura ekstremalna. Ja od razu powiem, żeby nie robić jakiegokolwiek nadziei czy coś, tego parametru tutaj nie będzie. W ogóle go nie bierzemy pod uwagę. Temperatura ekstremalna jest tylko podawanym parametrem w celach czysto marketingowych. Nigdy na to nie patrzę. Ona naprawdę nie jest parametrem, w jakikolwiek sposób skorzystacie. Jakby Was znaleźli zamarznięcych, to byście po prostu wiedzieli, że przekroczyliście temperaturę ekstremalną. Dla nas, jako osób, które chcą żywo wyjść z tego lasu, liczy się temperatura komfortu i temperatura limitu. I teraz tak, ulotka, jest ulotka, więc teoretycznie nie muszę się specjalnie z głowy mądrzyć, więc temperatura, tutaj będzie wyjaśnienie, dlaczego przy temperaturze komfortu plus 13, plus 15, ja powiem, że spałem elegancko przy plus 8 stopniach. Ponieważ temperatura, tylko znajdę odpowiedni język, żeby znowu nie jechać po szwedzku. Więc temperatura komfortowa, czyli tutaj jest podana w tej specyfikacji dla tego śpiwora, jako 13,6 stopnia Celsjusza. I oni tak, dolna granica przedziału temperatury komfortowej, dla której użytkownik śpiwora znajdujący się w rozluźnionej pozycji jeszcze nie zamarznie. Ja jednak znam trochę inną definicję i inną ikonografiką posłużyła się również tutaj ta grafika. Więc zobaczcie, przy temperaturze tej czerwonej komfortu mamy tutaj albo panią, albo mamy tutaj Szkota w kilcie. Ja zakładam, że jest to pani, ponieważ to by mi się zgrywało z wiedzą, którą ja posiadam, mianowicie, że temperatura komfortu umożliwia normalnej, zdrowej kobiecie komfortowe spędzenie nocki. Więc tak zobaczcie w związku z tym, że 13,6 temperatury nie do końca jestem adresatem, ponieważ mamy następny parametr. Tutaj jest albo kobieta po środku, albo kobieta w spodniach, albo facet. No, w związku z posiadaną przeze mną wiedzą, wiem, że temperatura graniczna, czy też temperatura limitu, jak ja znam takie określenie, jest temperaturą, w której zdrowy, normalny mężczyzna, taki ja przykładowo, zdrowy, normalny mężczyzna, tak, przeżyje tą noskę właśnie komfortowo. Czyli zobaczcie, że jak ja mówiłem, że przespałem tą noskę przy plus 8 stopniach, a śpiwór był na plus 15, to nie. Ja tak naprawdę zjechałem z plus 10, tak jak tutaj podają, jest plus 10 temperatura limitu, czy też graniczna temperatura, więc ja zjechałem tylko 2 stopnie tak naprawdę, bo 10 stopni jest temperaturą dla normalnego, zdrowego, przystojnego mężczyzny, tak jak ja, a noska była przy plus 8, dlatego ja raptem 2 stopnie różnicy zrobiłem, że ten śpiwór dał radę. I to jest właśnie, wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo istotne. Czyli
jak bezpiecznie, jak kupujemy śpiwory, to z mojego doświadczenia fajnie oczywiście jest kupić sobie taki, który, no, dla którego będzie on ciutkę cieplejszy, szczególnie poza sezonem, Odczuwanie termiki, odczuwanie temperatury jest kwestią bardzo, bardzo indywidualną dla każdego. Ja mam lepsze i gorsze dni i zupełnie inaczej w tych samych parametrach nocy mam inne wrażenia. W związku z tym, normalnie kupując śpiwór, to kupuję sobie taki z naddatkiem temperaturowym. Jak będę spał do minus 5 stopni, to kupiłem sobie śpiwór do minus 8 stopni. Jakkolwiek w temperaturach letnich, tutaj no nie ma co rumakować, no bo tutaj za dużo się wydarzyć nie może. Więc temperatury wydaje mi się, że było bardzo ciekawą sprawą, ponieważ właśnie temperatura nie jest jedna, jak widzicie. Sprawdzony pod względem temperatur zgodnie z ISO. 23537-1. I ja tego nie mówię, że jest tekst, to go przeczytam, tylko to jest tak samo jak z tą gwarancją. Mamy jakąś specyfikację. Zawsze ona będzie indywidualna pod nas, ale znowu wiemy, że nie jest to totalne, że to nie jest, znaczy, chińszczyzna, że jest to wyprodukowane w Chinach, ale może ktoś chociaż przybadał ten produkt, jak go produkował. Więc ISO też możemy sobie sprawdzić, że jest według jakiejś normy ten zamysł tego produktu zrobiony. I co dalej? Wyjęcie i budowa. No to teraz ja muszę pomyśleć nad zmianą kadru, bo tutaj nie za dużo zobaczycie. Ciąć nie będę, będzie naturalniej, tak bardziej familiarnie. Jest tyle profesjonalnych kanałów robionych z ładnymi grafikami, przejściami i tak dalej, że ja sobie mogę pozwolić, może trafię kiedyś na modę, że materiały naturalne właśnie będą trendy. Ale tam jest komarów nadal, o Jesus. A jeden tutaj na gałce, którą kręcę. Ujęcie skośne? Nie. O, to będzie takie recenzyjne ujęcie, fajne. O, tak. Co dalej? Można by... Mam uwaloną karimatę, więc ją też by można troszkę wyczyścić do testów. Ale przestało padać, przestało kropić, to jest fajne. Ile oddechu będzie. 30 stopni, ja mam ciepłe piwo. Łatwo nie będzie. Dobra, żeby widzieć, czy coś widać. No mnie nie widać, będą kolana gadały. Dobra, recenzja jest śpiwora, mnie nie musi być widać. Ustawię się kiedy indziej. No to otwieramy. No więc tak, najpierw, żeby później się lepiej pakowało, to sobie paski kompresyjne luzujemy, jak już nie mamy go tak ściśniętego i opiętego jak plandeka na żuku, albo jak baranie jaja. A może wygląd. Tak sobie wygląda. Wszystkie parametry, o których mówiłem, występują na opakowaniu. Kręcimy dalej, robimy unboxing. Z tej strony tak, z tej strony tak. Pierwsza uwaga przy wypakowywaniu, a później jeszcze przy pakowaniu, to już w ogóle, żeby on był ultra lekki, to opakowanie jest mega, mega cienkie. Ja się boję, na jak długo ono starczy, bo bez takiego kompresyjnego worka, no to już nie będziemy mieli super małego ultralight śpiworka, więc ja się boję troszkę, na jaką długo nam starczy. Też nam, na jak długo on mi starczy. Widziałem na filmie, jak szukałem pomysłu właśnie, jakby taką recenzję przeprowadzić. Nigdy nie robiłem recenzji śpiwora, chyba sobie jakieś schematy musi być. Więc widziałem, jak kolega z innego kanału, to znaczy tu się nie widzieliśmy, nie kolega, jak inny koleś z innego kanału robił recenzję właśnie takiego czy podobnego śpiwora i on po recenzji zwinął go tak, jak wyjął go, on był maszynowo zwinięty i zapakował z powrotem. Oczywiście według wszelkiej wiedzy, która jest mi znana, śpiwory syntetyczne upychamy do wora z powrotem byle jak, żeby za każdym razem to syntetyczne wypełnienie się układało inaczej, żeby nie powstawały tam dziury od tego, że one są pozginane, połamane zawsze w tym samym miejscu cały czas. Więc ja wyjmuję tutaj tak, jak ja go miałem spakowanego. Jak wspomniałem, on był inaczej wyglądał, jak przyszedł z fabryki. Kolor jak najbardziej mnie odpowiada, ponieważ jest zielony, taktyczny albo leśny, w zależności od klimatu, w jakim jestem. Od rzeczy zaczynając od tego, od matko, jak to się nazywa, Zaczynając od metki, dowiadujemy się tak, najpierw ja, później ty, później wy.
Nie wolno tego prasować, nie wolno tego prać w pralce automatycznej. Możemy to prać ręcznie w 30 stopniach, jeżeli dobrze rozumiem te ulotkowe rzeczy. A to, co mnie zastanowiło przed chwilą i zdziwiło, to zobaczcie, ja patrzę, kurde, ile grafik? Czy to są jakieś grafiki od innych modeli i tak dalej? Okazuje się, że to są grafiki w innych językach, więc jak widzicie, ikonografiki też można i być może według jakichś norm trzeba przedstawiać dla wszystkich krajów, w których produkt jest eksportowany. Więc jedna czerwień jest po szwedzku, druga jest po norwesku, trzecia jest po polsku, polskie plus 13. Czasami dziwne chyba przepisy. Przejdźmy sobie do wrażeń ogólnych. Ojej, ja Monice nie powiedziałem, że przy tych deszczach ja nie wracam nie wracam do domu. Halo, halo? Aha, tak, no ja się w końcu zdecydowałem, bo przestało padać, widziałem, że tu jest jakieś oko cyklonu, taka dziura i mówię, no pojadę najwyżej zrobię 50 km i wrócę, jakby nie było. Ale warto było, przejechałem przez tą główną nawałnicę, przeszedłem tutaj jeszcze w deszczu, ale nie aż tak wielgachnym i jestem. Rozkładałem się w deszczu, więc, ale nie takim deszczu, jak było ostatnio w Purdzie, więc pół biedy. Lata praktyki. Nie powiedziałem najbliższej osobie, gdzie jadę i że jadę. Nie powinno się tak robić. Ale skorzystam z okazji, bo chwilę postałem, pogadałem i komary się zorientowały, że ja tutaj jestem. A tak to widziałem, że są, ale źle to nie wyglądało. Ostatnio jak z koleżanką gadałem, znowu z to moich komentarzy jeden zwrotny, chociaż nie, teraz już ta częstotliwość jest lepsza. Ta muga zawiera taki środek jak DIT, bo tak gadaliśmy sobie ostatnio o środkach, które są naturalne, nienaturalne, jakieś metody. Jeżeli idzie o mnie, no to mi żadne witaminy B, czosnki czy wanilia, tak, olejek waniliowy. Na mnie to specjalnie jakoś tam nigdy nie działało, więc no jest muga. I tutaj zawarty w niej DIT, co ciekawe, swego czasu był zakazany. Był stosowany, później chyba w 2010 był zakazany i znowu wrócił do łask, że się da. Jakkolwiek, jeżeli idzie o mnie, to nic, jeżeli idzie na komary bardziej skutecznego, co nie znaczy, że super skutecznego, bo i tak później jakiś widzę, że mam, że jestem trochę pogryziony, ale niestety DIT chyba w tym wypadku chyba rządzi. My kontynuujmy recenzję, żeby było krótko, treściwie i do tematu. Jopla. Skończyliśmy na mówieniu o ulotce. Ulotka jest przedyskutowana. I teraz tak, pierwsze wrażenie po wyjęciu to jest takie, że ja chyba nigdy na te śpiwory nie patrzyłem tak naprawdę, bo one tu przez nie widać. Tu przez nie powinno być widać moją twarz. Naprawdę jest wrażenie, że to jest tak super cienkie, że to teoretycznie nie powinno izolować przed niczym. Jakkolwiek izoluje, ponieważ mam już takie noski za sobą i jest gitara. Więc kolor... Skład. Czy on tu ma podany skład? 100% poliester i wypełnienie jest też poliestrowe, o co ważne. Nie wiem, nie pamiętam, czy one były jednostronne, czy dwustronne. W każdym razie zamek znajduje się w tym wypadku z lewej strony. Chociaż Krywica zazwyczaj kojarzy, to daje śpiwory dwustronne, że można sobie łączyć. Mieliśmy z Łoniką już dwie pary takich, ani razu nie skorzystaliśmy. Kaptur jest ściągany. Ta rzecz latem nigdy nie była przeze mnie wykorzystywana do pierwszej nocki zimowej, jaką miałem na tych minus 10. Okazało się, że ściągnięcie i uszczelnienie wszędzie tego śpiwora zdziałało cuda. Naprawdę było czuć, nie tego śpiwora, snukpaka na minus 8, bo było minus 10 stopni. Więc kaptur jak jest słabo i czujemy, że coś jest z termiką nie tak, to pamiętajmy o miejscach, latem o tym zapominamy, że to ciepło z nas ucieka i że to można ten proces zatrzymać. Więc kaptur, jak wspomniałem, mamy ściągany i jest to funkcja, z której korzystajcie jak najbardziej. Zamek dwustronny, to się nazywało, ma z dwóch stron te dzynksy. Ma z dwóch stron te dzynksy, to jest mega fajne, jak się... Te dzynksy są fajne, jak się dopinamy od środka w nocy, więc to nie jest głupia rzecz, to jest pomyślane, żeby było. Co dalej?
wewnątrz zamek jest obszyty taśmą, która powoduje, no jak zawsze średnio to działa, ale generalnie powoduje to, że nie wjeżdżamy, nie wgryzamy się w materiał śpiwora za każdym razem. Idzie ileś na ileś prób, tylko od czasu do czasu gdzieś ten zamek się przytnie. Oczywiście najgorsza rzecz, jeżeli przytnie nam się o 4 nad ranem, jak musimy wyjść za potrzebą i się nie możemy dostać. Po zapięciu zamka. Kolejna rzecz, i to są rzeczy przemyślane, dlatego ja mówię, że tutaj to budżetowe rozwiązanie naprawdę nie jest głupie. Tutaj mamy rzep, który powoduje, że nie będziemy sobie tutaj, raz, że go przez przypadek nie rozepniemy. I dwa, taki rzep też daje to, że jak mamy go tak pod brodą, to chamsko nie końcową po brodzie sobie nie jedziemy. Rozpinamy go dalej, żeby zobaczyć, co tutaj w sobie zawiera. Jak się okazuje, nawet nie wiedziałem, że o śpiworach można coś powiedzieć. Ciekawostka. Tutaj, przy kapturze, znajduje się zintegrowana kieszeń na rzepa. No i tak, oni piszą, że na dokumenty, żeby zawsze były przy nas. No to ja wam powiem tak. Zwykły portfel, jaki te miliony Polaków mają. A nie, dobra, przepraszam, ja tu już chciałem zhejtować rozwiązanie. To ja już mówię, że mój na pewno edecowy portfel nie wejdzie. Ojej, dobra, ja przepraszam, ja tutaj chciałem być zabawny i nie wyszło, bo chciałem powiedzieć, że patrzcie, a mój portfel nie wchodzi. Wchodzi jak najbardziej, zamknięty na taką kieszonkę. No to ciekawe, czy jeszcze telefon bym wepchnął. Zwykły telefon, jaki mają miliony ludzi, bo produkcji chińskiej, więc ja bym powiedział, zwykły telefon, który mają miliardy ludzi. Dobra, ja tego nie mogę już zapiąć, ale to weszło, to jest przed nami, to się nie wysypie, mamy to cały czas przy głowie. Więc fajna opcja, podoba mi się. Dobra, i co, idąc dalej, tu mamy górę, kieszeń omówiona. Po purdzie, jeszcze zostało mi trochę purdy w śpiworze. Dobra, już wiem o sobie, tak. Mamy zamek mamy dwa zamki, o co ciekawe, czyli to będzie chyba nazwa zamek dwustronny, więc to, że ma dwa dzynksy, nie jest dwustronnością. I ma zamek tutaj na końcu, czyli jeżeli by było w nim jakoś mega za ciepło, albo byśmy mieli potrzebę, możemy sobie tutaj regulować też z tej strony dopływ. O, ja mogę przykładowo dalej purdę wysypać. Więc mamy drugi zamek, którym sobie tutaj też możemy regulować termikę. Dużo śpiworów, szczególnie zimowych, ma taką cechę, jak podane, że część w nogach, w tych stopach jest pogrubiona. Czy ja bym mógł powiedzieć to tutaj o tym? Tu jest cieniutko. Nie, myślę, że tutaj ta część nie jest pogrubiona, tak jak właśnie w wielu śpiworach zimowych, że od nóg jest cieplej. No, śpiwór jest letni na plus 13, więc nie wymagajmy, ja po prostu chcę rzetelnie to przeprowadzić. I co, znajdując się na końcu śpiwora, mamy tutaj do rozwieszania dwie pętelki. Żeby to poprawnie wisiało, teoretycznie śpiwory nie powinny być w postaci skompresowanej, przytrzymywane w domu. Więc tak, jeżeli idzie o opis recenzji śpiwora, to myślę, że szczęśliwie i składnie dobrałem do końca. Samo opakowanie, jak wspomniałem, ono jest naprawdę uber delikatne. Ja nie wiem, jak ono długo posłuży. No póki co przez miesiąc nic się z tym nie stało, no ale co to jest miesiąc? No inaczej miesiąc. Przez 6-7 rozłoży nic się z tym nie stało. Nie wiem, czy nie będzie znowu padało. Dobra. Recenzja przeprowadzona. Nie wyłączajcie materiału, jeżeli chcecie pobiwakować trochę dłużej ze mną. Opowiem o obszarze, w którym jestem. Tylko znowu zmienię kadr i spakuję rzeczy do środka, jeżeli by miało lunąć. Zatem ja się rozkładam. Dzisiaj wybrałem jako schronienie, wybrałem sobie namiot. Jestem z tego wyboru bardzo zadowolony, ponieważ padało i pada cały mniej więcej czas. Jak nie pada, to kropi. Więc komarów też jest dużo i tak jak jestem właśnie dzisiaj już po całym tygodniu pracy, to akurat mam ochotę na komfortowe schronienie. Namiot, wydaje mi się, że przez ostatnie mody na różnego typy schronienia, szczególnie tarpy, hamaki, że troszeczkę popadł
Mnie łaska nie powiem, ale na razie, jeżeli idzie o modę na jego korzystanie, troszkę została pominięta. Myślę, że ostatnio z kolei troszkę bardziej już wraca, jak już się popróbowaliśmy alternatywnych rzeczy, to są takie warunki, gdzie po prostu namiot jest komfortowy i tyle, i kropka. Więc tutaj do mojego zasobnika piechoty górskiej. Schowałem dwuosobowy namiot, jaki posiadam. Bardzo go lubię. Od 4 lat ze mną jeździ. Jest rewelacja. Nawet nie myślę, żeby go zmieniać na co innego. Nie mam wad, nie mam uwag negatywnych do jego korzystania. Dwuosobowy namiot Colemana Crestline 2L. Teraz już chyba jest nieprodukowany, ale są jakieś tam podobne modele, jak najbardziej sobie chodzą. Ja ten namiot chciałem zrecenzować od 2 lat. Nie wiem co, jeden materiał to zazwyczaj wychodzi, że jakiś inny pomysł i w ogóle. No i też go dzisiaj nie zrecenzuję, tylko go rozstawię, bo tematem, jak wspomniałem, była recenzja śpiwora, więc nie bierzemy 5 tematów do jednego materiału, 2 wystarczą. A teraz rozkładam się na samotną noskę w lesie. Aparat, kamerę ustawiłem sobie tak pod drzewem, więc bardzo liczę, że mnie nie zakapie generalnie. Ale mam też nadzieję, że materiał będzie wyższej jakości niż ten w Purdzie. To była masakra. Zalałem, wszystko miałem zalane, więc całe szczęście kamery nie brałem, bo byłoby po niej najprawdopodobniej. Zalałem telefon, który postanowił jednak troszkę przeżyć, tylko że na ustawieniach fabrycznych jakoś zjechała mi VGA 640 na 480 i musiałem programem wyciągać, ile się dało. Troszkę się dało, ale cudów też nie było. O, trochę pada, ale i słońce się przydziera. Więc fajnie jest. Rozkładamy namiot. A może czas rozkładania? W sumie dlaczego nie zrobić sobie małych zawodów? Mamy godzinę 18:25. To jest początek rozkładania, nie licząc tego, że to rozwinąłem. Czas rozłożenia jest 18:31, w związku z tym rozłożyłem to przez 6 minut. Fajne, podoba mi się, mandry fajne, szybkie. Co ciekawe, miejsce do rozłożenia, wybaczcie za widok, ale naprawdę jest 30 stopni, parowanie nie występuje. Po prostu, kurczę, to co z Was wyjdzie, to zostaje. Miejsce do biwakowania wybrałem sobie jako chyba życiową kontrreakcję na ostatnie 5 lat ukrywania się gdzieś po krzakach, żeby nie było mnie widać. W związku z tym teraz, jako że robimy to w pełni i legalnie, wybrałem sobie z jakiegoś powodu po prostu tu wzniesienie, góreczce. Znajduję się tutaj na góreczce. Co może w kamerze być słabo widoczne, ale ze wszystkich stron, 4, płasko nie jest. Jest to najwyższy tutaj punkt w okolicy. Więc cieszę się tym, że można to legalnie teraz zrobić i po prostu każde miejsce, które się nam spodoba, jest naszym miejscem. Powolutku się ściemnia, dochodzi 21. To znaczy się ściemnia głównie dlatego, że pewnie będzie padało, a nie dlatego, że słońce jeszcze mocno zaszło. W każdym razie teraz część porocyzyjna, czyli samotna nocka w lesie. Samotna noska w lesie w ramach programu Lasów Państwowych. Często to powtarzam, bo chcę spopularyzować tą ideę, że coś takiego istnieje. Zatem tak, schronienie na dzień dzisiejszy, jak już tam wspomniałem, to jest namiocik. W namiocie, tak samo jak i pod tarpem, mam jakiś sobie taki system zorganizowany, że się czuję komfortowo, że wszystkie rzeczy są tam, gdzie być powinny. Czyli mianowicie, ja tutaj. Śpiwór z moją poduszką, naprawdę poduszka, a poduszka to jest to. Śpiwór ultra lekki z Lidla za 69 zł z poduszką.
a tam po kolei po prostu organizacja. Tam jest mój zasobnik piechoty górskiej, bez klapy i bez małego plecaka patrolowego. Chyba troszkę za mocno świecę. W środku znajduje się kurtka puchowa jako docieplenie. Ja dzisiaj nie sądzę, żebym z tego korzystał, ale generalnie przy tych plus 8 ja spałem właśnie w bieliźnie termoaktywnej pod kątem, że tak, przez bieliźnie termoaktywnej i w kurtce tej puchowej. I tak ją zawsze mam ze sobą, więc to nie jest to, że ją zabrałem, żeby mieć mniejszy śpiwór. Po prostu była wykorzystana. Tutaj mam, warto się pochwalić, klapki do lasu. Ja już mówiłem o klapkach do lasu, nic nie ważą. A to są klapki NASA. Dostałem od Moniki, więc trochę kosmosu w lesie też może być. Więc moje nowe klapki NASA, a właściwie to sobie mogę je już przełożyć tutaj, na ich domyślne miejsce. Więc mówię, tam są wszystkie te rzeczy ze śpiwora, ze zasobnika piechoty górskiej powyjmowane, czyli docieplenie, rękawiczki, czapka, komin, puchówka. Tam w środku widać jeszcze wodę. No i on jest pusty. Półka z niezbędnymi rzeczami, apteczka, elektryka, ręcznik, taki ten sypu szybko schnący, bo skąd inąd ostatnio na pieszo przez bory w Purdzie bardzo się przydał. Moje EDC, takie nowe. Znaczy nowe, takie właśnie zrobione z opakowania apteczki, usztywnione, z przegródkami, bardzo fajnie to jest wymyślone. Tam mam też swój filtr do wody, tylko że ja jestem nad morzem i wody morskiej nie możemy spożywać. Taśma życia, najważniejsze wyposażenie ever, rzeczy do kręcenia, torba z aparatem i kamerą. I to jest moja noska w lesie na dzisiaj. Coś magicznego. Zobaczcie. Wydma, po której nie wolno chodzić. Z tyłu mamy ścianę lasu. I ja już właśnie za tą ścianą lasu jestem rozbity. Mega fajnie. Już z 20-30 metrów nie ma opcji, żeby ktoś tam w ogóle zobaczył, że siedzę. Ja jestem tutaj po to, że za chwilę sobie wezmę, otworzę piwko i będę miał taką samotną noskę w lesie. Jak tutaj widać. Ciach. Zrobię może małą przebitkę, bo jest magicznie po tych burzach. Dobra, proszę Państwa, jak na warunki, to i tak nie poszło źle. Zaczyna padać z tamtej strony. Z tamtej strony nadchodzi deszcz. Widać, że to idzie taką falą. Ludzie za mną też panikują, ludzie też uciekają, więc piwka nad morzem nie będzie. Piwko będzie jak zawsze w namiocie. Znaczy jak zawsze, jak w lesie będzie. Dobrze, że zamknąłem namiot, że pomyślałem. A dzisiaj niesamowity dzień, jest po prostu cały dzień. Widać, że jakby miało, przez parę godzin nic się nie dzieje, jakby miało lunąć, nic się nie dzieje. Później jak grom z jasnego nieba, po prostu zwaliły się hektolitry wody. I teraz też, ja wyszedłem, już myślałem, że wszystko jest po. Jak widzieliście, ładne pomarańczowy zachód. Nie, zachód słońca byłby nie na północ. Pomarańczowo na horyzoncie. I nie wiadomo skąd z tamtej strony idzie właśnie taka cała masa wody. Więc powrót z nadmorskiej przygody, powrót taki delikatnie. Cyk, na taką ścieżynkę, gdzie nikt nie chodzi. Na sekundę przestałem nagrywać przebitkę, bo sarenkę zobaczyłem, ale niestety ona zobaczyła też dosyć szybko mnie i skończyło się rumakowanie. Nie zdążyłem przed deszczem, już na mnie pada na pełnej petardzie. W takich wypadkach, jak teren jest nieznany, to Wam powiem, że troszkę przeszedłem dalej, można zgubić miejsce, gdzie się rozbiło. To też w sumie taka rzecz do głowy a propos tych nowych obszarów, że to nie jest miejsce nam znane. Ja wszedłem w las w innym miejscu niż z niego wyszedłem wcześniej i mówię, gdzie mój namiot? To tylko świadczy o tym, że jest dosyć dobrze skitrany. No ale to na spacerze z biwaku dobrze umieć do niego wrócić.
dobra, mamy północ, słońce zaszło, jest ciemno. Tutaj warto powiedzieć, że jak się rozkładamy na górce i wiemy, że jesteśmy tak rozłożeni, że wszędzie jest spad, ponieważ to jest górka, to opcja wychodzenia za potrzebą maksymalnie 4 metry w tą stronę. Później jest ostro w dół i to jest aktualne do wszystkich czterech stron świata. W dzień to nie wyglądało tak stromo, a teraz widzę, że jakby się poszło, no to faktycznie można sobie tam gdzieś polecieć. Więc tak, więc może jeszcze powiem tutaj, o, tu jest takie straszydło. Jak wspominałem, cały dzień było 30 stopni, lało jak ze stroboskopu, albo lało, albo nie lało, albo lało, albo nie lało. I to się odbywało w miarę szybko. To straszydło tutaj to jest moja koszula, w której byłem od samego rana. I tak, no ona jest trochę mokra. To, że jest mokra, to jeszcze by nie było takie złe, tylko to, że ja byłem w niej od rana i jak siedziałem w środku w namiocie, powodowało to, no to jest życie. Sorry, że to mówię, ale to jest życie. Po prostu ona wali, więc ja ją wywaliłem po prostu na zewnątrz, ona nie będzie ze mną spała. Obudzimy się rano i rano teoretycznie jest pomysł i przymus, żeby zrobić coś jakiś. I rano jest pomysł, żeby coś nagrać. Nie wiem co jeszcze, bo zazwyczaj mam jakiś pomysł, realizuję go, kręcę, kończę, pomysł realizowany. Więc rano się obudzę i nie wiem co pokażę, a jako, że jesteśmy nad morzem i mam ten nowy pomysł, no to co, no pójdziemy nad morze, o, i będzie taki poranek. I dzień dobry rano, nakręć coś z rana. Tylko co ja mogę nakręcić z rana, oprócz tego, że jest ładna pogoda, nie pada. Klapeczki NASA są. O tak, to za ładnie się wypada przywitać, więc dzień dobry. Jest rano, miałem coś nakręcić rano i nie wiem co za bardzo. Może jak wyszedł test tego, śpiwora. No więc test wyszedł tak dosyć kłopotliwie, ponieważ powiem uczciwie, że nie skorzystałem z niego, ponieważ było za gorąco, było duszno i gorąco, więc zwinąłem go sobie pod głowę, więc śpiwór jako poduszka z poduszką w środku też daje radę. Naprawdę wilgotność niesamowita. Wszystko, co pozdejmowałem, żeby wyschło, o przykładowo tutaj ta szmata, czyli moja koszula z wczoraj. Ja już sobie byłem zobaczyć. Ja ją wczoraj rozwiesiłem, ona dalej jest mokra. Tak jak była mokra, ona dalej jest mokra. Wieje, nie wieje, przewiewa, a to cały czas jest mokre. No. To więc tyle z rana. No co jeszcze? O! Do piwa wczoraj miałem, to było też fajne. Zamiast chipsów. Znalazłem coś takiego jak krakersy wieloziarniste. Bardzo fajna rzecz, skład dużo lepszy niż chipsy. Nie to, żebym jakoś tam był specjalnie wrażliwy na skład rzeczy, które w siebie wrzucam, ale to jest fajny wynalazek. Jeżeli idzie o same wrażenia nocki w lesie tutaj nad morzem, to wczoraj wszystko wygasło i było cicho. Dzisiaj morze napierdziela na całego i jest takie wrażenie. Ja szczerze mówiąc, bym powiedział, że fajny kontakt z naturą, że jest morze, a ja mam wrażenie, jakby tam była linia kolejowa i by cały czas był taki szum jadących pociągów. Ale to jest fajny szum. Więc co, no może przejdziemy się nad morze i pokażę morze z rana, bo wczoraj szybko mnie usunęło stamtąd, bo zaczęło padać i to tak przyszło i lunęło. Co dalej? Miałem też, o, dobra, już wiem co dalej. Miałem wczoraj jeszcze nakręcone trochę tutaj a propos rozkładania się nad morzem materiału, tylko się okazało właśnie, że nie przypilnowałem w kamerze klikania włącz, wyłącz, więc się okazało, że kręciłem sobie w momencie, gdy myślałem, że kręcę, a się okazało, że włączałem, a to było wyłączanie materiału. Więc miałem dużo materiału, jak idę i kamera jest w tym w opakowaniu, a nie było nic powiedziane. Zatem z materiału, który wczoraj chyba straciłem, bo właśnie źle przeklikałem i nie nagrywałem, to tak, obszar znajduje się w nadleśnictwie Elbląg. Rozciąga się od Mikoszewa do granic Stegny.
administracyjnych praktycznie, więc to jest obszar fajny, bo on ma 12 km długości, tylko co jest śmieszne, to on ma 12 km długości, ale samego, jeżeli chodzi o miękko, o szerokość tego obszaru, to wynosi od 900 do 1200 metrów maksymalnie od drogi, która tutaj prowadzi ten drogi drogowej, która prowadzi właśnie tutaj ruch samochodowy po tym pasie nadmorskim, więc ten pas jest dosyć wąski. Ja myślałem, że jako, że jest połowa lipca, i jest weekend, że będzie w pip ludzi i będzie głośno, ale w żadnym wypadku ludzie chodzą tylko tym zejściami do morza, na plażę i z powrotem. Wystarczyło się naprawdę oddalić 100-200 metrów od tej głównej drogi i jest spokój, tutaj nikogo nie ma. Teraz tak, chyba mi też wycięło materiał, jak robiłem, że ja mogę pójść tą ścieżką tutaj, którą widzimy. Tutaj jest ta wydma nad samą plażą i zaraz za tym jest morze. Tylko że tutaj trzeba pamiętać, i tutaj będę za ekologią, że po tych wydmach nie wolno łazić. One mają swoją konkretną funkcję, więc nawet to, że ja sobie raz przejdę i nic się nie wydarzy, to nie. To systemowo bądźmy, miejmy kulturę, że nad tym, że przy tych wydmach nad plażami, że one mają swoją właśnie funkcję do spełnienia, więc żeby ich nie rozdeptywać i w ogóle. Więc ja idę do głównego wejścia, celowo sobie tak wybrałem ten obszar, żeby pójść do głównego, być blisko głównego wejścia na plażę, żeby właśnie no, bandycko nie przechodzić przez te wydmy nadmorskie. Więc to jest ciekawe. Ciekawe jest to, że skoro już jestem 20 metrów praktycznie od plaży, że mogłem sobie spróbować takiej romantycznej nocki na samej plaży, tylko plaża nie należy do lasów państwowych i noclegi na plaży też są zabronione. Za nocleg na plaży można dostać mandat i z tego co się orientuję, jeżeli bym w ogóle rozpalił ognisko, to już w ogóle tragedia, bo wtedy wychodzi zagrożenie, ryzyka katastrofy morskiej, coś takiego. No, rozpalałem ognisko, ktoś na statku bierze nasze ognisko za punkt orientacyjny, więc takie w przepisach tak to mniej więcej wygląda. Jakkolwiek można napisać do Urzędu Morskiego, że chce się to, coś takiego zrobić, jest podobna opcja, że kiwną głową, ok, nie ma problemu. Ale nie próbowałem, bo nie miałem jeszcze takiej fantazji. Teraz wyszedłem właśnie, jak widzicie, ja szedłem praktycznie na żywo od tego, od namiotu. Jestem jakieś tam 100 metrów, 150 może rozłożony od głównej tutaj drogi. A już przez to, że są górki i dolinki, tam nic nie widać i nic nie słychać. Więc plaża jest tam, mamy sobotę. Wczoraj nie pamiętam, był 15 albo 16 lipca, więc skoro więc przyjmijmy, że wczoraj był 15 lipca, to dzisiaj jest chyba 16 wtedy. Nocka nad morzem zaliczona. Wyprawa zaliczona do tych udanych. Widać więcej niż wczoraj, bo nie ma takiej tej mgły, więc morze oraz mija moda chyba parawanów, już nie są porozkładane z Decathlonu. Widać, że są te takie namiociki na szybko rozkładane plażowe. Szczerze mówiąc tak, to jest okolica Stegny i Jantara. Myślałem, że będzie więcej ludzi, że to właśnie już będą od 5 i 6 porozerwowane tu miejsca, będą parawany, ale mamy 14, 15, 16 lipca i tego, i tam dwóch leży. Tam dwóch jest ludzi i nikogo więcej. Ale ten, jak na leśny klimat, to pod kątem tak, ja jestem rozłożony właśnie, jak już wczoraj wspominałem, właśnie tutaj za tą ścianą. To klimat jest fajny. Nie wiem, ile będzie słychać, bo dużo, bardzo wieje, więc ja się chyba tutaj stąd szybko zerwę. No dobra, no to ten poranek opędzlowany, więc dziękuję ślicznie za uwagę. Pokazałem, co chciałem pokazać, powiedziałem, co chyba chciałem powiedzieć. Więc dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli materiał się podobał, trafiłeś tutaj pierwszy raz, to zapraszam do zasubskrybowania kanału, jeżeli tego typu materiały Ci się podobają.
Jak najbardziej pozdrawiam stałych widzów, to też jest bardziej mega petarda, tak pod kątem, że już wiem, że się rozmawia do żywych ludzi, a nie tylko do plastikowego oka. Powinno być szklane, ale za te pieniądze podejrzewam, że mam plastikowe oko kamery. I co? I do zobaczenia do następnego. Ja idę się powolutku. Ja jeszcze się trochę podniukuję. O, nawet się nie będę jeszcze zbierał. Jeszcze trochę podniukuję. Do zobaczenia. Do następnego. Ja tak zobaczyłem, że mam trochę większą gościnę mrówek niż zazwyczaj mam. Tam były pojedyncze sztuki, zazwyczaj się zdarzały. Ale to dlatego, że chyba tutaj, zdaje się, mamy mrowisko, pierwomrówki łagodne, jeżeli dobrze kojarzę. Więc to są fajne mrówki, niekłopotliwe. Bardzo ciekawskie, ale chyba się rozłożyłem właśnie przy mrowisku. Ale to przy tym gatunku akurat mrówek to nie ma problemu. Przynajmniej przez jeden dzień się zastanawiają o sobiega. Z każdym kolejnym dniem, zgodnie z moim doświadczeniem, robią się coraz bardziej ciekawe. Ale miejscówka jest fajnie. Ja tutaj podejrzewam, że albo będę wracał, albo jeszcze sobie przyjadę z Moniką, bo jest mega fajna malownicza.